Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek Przystanku Sport. Dzisiejszym naszym gościem jest Kuba Majewski, wioślarz klubu sportowego AZS-a WFIS Gdańsk. Cześć Kuba. Dzień dobry. Powiedz, masz 18 lat, trenujesz już wioślarstwo pewnie ładnych kilka lat, bo wyniki masz ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe. Jak to się zaczęło, że zainteresowałeś się wioślarstwem? Tak naprawdę zaczęło się od tego, że klub sportowy nasz jeździł po szkołach z ergometrami i wtedy już się mniej więcej zainteresowałem. No i tak mnie pani WFIS-ka zaciągnęła na treningi i tak już zostałem. A powiedz, ergometr to jest to samo co wioślarstwo na wodzie, czy nie macie takiego przełożenia bezpośredniego? Jest to coś innego. Ergometr fajnie buduje nam siłę, wytrzymałość, ale woda jest dużo bardziej techniczna, więc to jest coś innego. No bo dużo jest takich zawodów ergometrowych, ale na wodzie jednak z tego, co zawsze prowadzący mówił, na przykład doktor Urbański, który mnie uczył wioślarstwa, nie jest takie lekkie. Nie, bo na wodzie dużo więcej czynników jest, które wpływają na wynik, a na ergometrze liczy się tak naprawdę siła. Ostatnio byłeś na Mistrzostwach Świata Juniorów w Vareze. Jak ci tam poszło i czy jesteś zadowolony z wyniku? Jestem całkiem zadowolony. Piąte miejsce na Mistrzostwach Świata, więc przyzwoity wynik. Czy spełniłeś cele na ten sezon, czy raczej jesteś niezadowolony z całego sezonu? Jako tako cel spełniony, bo chciałem po prostu wystartować na wszystkich imprezach międzynarodowych, więc się udało. Jaki jest cel na następny sezon? Czy też nie masz żadnego? Dokładnie taki sam jak na poprzedni, czyli nie ma żadnego celu. Okej, no czyli może się uda znowu wystartować na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i powalczyć o medale, no bo tutaj nie będziesz już juniorem chyba, tak? Czy... Będę już młodzieżowcem, no ale zobaczymy jak pójdzie w torze, no po prostu. W tym roku idziesz do klasy maturalnej, więc po maturze wybierasz uczelnię. Czy będziesz na AWF-ie studiował, na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu? Myślę, że tak, bo to dobra opcja po trenowaniu w klubie AWF. AWF jest Gdańsk, więc warto tutaj przyjść. A jaki kierunek najbardziej preferujesz? Czy masz jakiś już wybrany? Zależy jak matura pójdzie, ale myślę albo fizjoterapia, albo sport. No to zapraszamy na naszą uczelnię i liczymy na to, że matura pójdzie dobrze i wybierzesz swój wymarzony kierunek na naszej uczelni. Dziękuję i do zobaczenia.